Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Dustu. Inaczej, Dominik. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Bekowej sytuacji w KSW-44. Tak, KSW-44 właśnie się skończyło. Czego oczekujecie? Beki? Śmiesznej parodii? Będziecie ją mieć. Będziecie ją mieć. Ale na początku przyjrzyjmy się, że główną walką wieczoru był Pudzian, WS. Błośniak? Nie Błośniak. Bedorf. Tak, otóż ten zawodnik. Widzieliście jak się ta skończyła walka? A widzieliście jak się skończyła Oświecimskiego i bośniaka? Czysty knockout. Czysty knockout. Tak się to zakończyło, że normalnie rozerwało mi tkanki. Aha. Może nieśmieszne. Bo to nie ma być śmieszne. To ma być w poważne. W cy i ul. Taki żul, jakby powiedzieć. Ale dobra, kolejna walka Materla. Podsumowując walki KSW44, dobrze, że tego nie oglądałem, bo byłoby mi szkoda czasu. Chociaż chyba było za darmo, z tego co wiem. A i tak pewnie będą blokować wszędzie te filmy i usuną mi tak, jak ostatnio. Czego, Z czego po prostu nie jestem zachwycony. Ale cóż, taki los youtubera. Więc jeżeli chcecie wesprzeć moją sytuację trudną, żeby moje materiały nie zostały zaniedbane, dajcie łapkę, komentarz, subskrypcję z dzwoneczkiem, a w komentarzu napiszcie: lubimy Polsat, a może i oni mnie polubią? Ale cóż, gratuluję wszystkim zwycięzcom w KSW 44, i myślę, że wrażenia będą na KSW następnym. Myślę, że tam chyba popek wystąpi, więc także. Powodzenia. Trzymajcie się. Cześć.